7 listopada wspominamy błogosławioną Łucję od siedmiu fontan, dziewicę. Łucja urodziła się w Bolonii we Włoszech w XII wieku. Przyjęła habit zakonu kamedułek w konwencie świętej Krystyny w miejscowości Sette Fonti, czyli Siedem Fontan. W okolicy Bolonii do dziś przetrwały legendy o błogosławionej Łucji. Według jednej z nich Łucja, która była przełożoną klasztoru, słynęła z urody. Zakochał się w niej hrabia Diatagora Fava, znany jako Rolando, który stacjonował w pobliskim garnizonie wojskowym w czasie, kiedy o Bolonię toczyły się walki pomiędzy stronnictwami Ghibellinów i Guelfów. Miało się to dziać około 1100 roku. Każdego poranka Rolando jechał wąską drogą przez żleby prowadzące do klasztoru, gdzie przebywała jego ukochana. W żeńskim konwencie wizyty te wprowadzały wiele zamieszania, za które winna czuła się Łucja. Broniąc się przed uczuciem, tak bardzo nasiliła swe czuwania, posty i umartwienia, że aż zapadła na zdrowiu. W końcu zdecydowała się na spotkanie z Rolando, podczas którego wyznali sobie wzajemną miłość. Jednak ksieni kamedułek nie chciała złamać ślubów zakonnych i uprosiła Rolando, aby ten pojechał z krucjatą do Ziemi Świętej. Kiedy w końcu wyjechał, bardzo chora już Łucja umarła. W Palestynie jej rycerz został wzięty do niewoli i zamknięty w celi więziennej. We śnie przyszła do niego Łucja i powiedziała mu o swojej śmierci. Po przebudzeniu Rolando został w cudowny sposób przeniesiony do jej grobu. Z jego oczu wytrysnęło siedem fontan łez. Kult błogosławionej Łucji rozpoczął się niemal od razu po jej śmierci, ale pierwszy zapisany cud miał miejsce w roku 1508. Klasztor kamedułek został w XIII wieku przeniesiony do Ozzano i do tamtejszego kościoła świętego Andrzeja przeniesiono w roku 1573 relikwie Łucji. Spoczywają tam do dziś, a obok przechowywane są kajdany Rolando. Papież Pius VI w 1779 roku potwierdził jej kult. Obecnie fontanny są suche, ale miejsce dawnego klasztoru wskazuje zachowany fragment murów z pilastrem. Natomiast droga, którą Rolando podążał codziennie do klasztoru, nazwana jest Żlebem Ksieni. Bolończycy celebrują co roku w końcu maja festiwal Ksieni, przypominający o średniowiecznej historii okolicy. Obowiązkowym punktem programu jest posiłek zwany obiadem ksieni. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Łucję dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.